w rolach głównych. Kobieta Judasz, odcinek 116. ¿Pensaste lo que ibas a pensar? Przemyślałaś już wszystko? Sí, Salomón. Tak. ¿Y? Wybaczysz mi? ¿Me vas a perdonar? No. Nie. No, te voy a perdonar. Nie wybaczę. Pero tampoco me voy a divorciar. Ale wiedz, że nie rozwiodę się z tobą. Ya. Zaraz. No me vas a perdonar, pero... Nie wybaczysz mi, ale się ze mną nie rozwiedziesz? ¿Te voy a dejar de mí? Możesz mi wytłumaczyć, bo ya nic z tego nie rozumiem. Explícamelo por qué. La verdad es que no entiendo nada. Simón, pero espera. ¿Potrzebujesz czasu? Tak. Un momento. Bo widzisz, muszę to sobie wszystko przemyśleć. Zrozum, ja nie umiem prawić pięknych słówek. Ja jestem zwykłym, prostym człowiekiem. Ja nie wiem jak... Daj spokój, Simón. Naprawdę. Wychowałem się wśród krów, koni, wśród zwierząt. Ja nie wiem, jak powiedzieć tak pięknej dziewczynie jak ty, że co? Nie, nic, nieważne. Będzie lepiej, jak poszukamy reszty. Mogą się zgubić, bo to duża posiadłość. Dobrze. Tak się dzieje, gdy za bardzo napierasz na mężczyznę. Jak tu pięknie. Przywitaj konia. Ale z ciebie tchórz, Simón. Co z tobą? Ty zakuta pało. Nie mogłeś powiedzieć jej czegoś miłego? Jest taka piękna, a ciebie zamurowało. Bardzo cierpiałam po rozstaniu z tobą. Bo ja wciąż cię kocham. I w głębi duszy liczę na to, że pogodzimy się ze sobą. To bardzo dobrze, Gloria. Coś w środku we mnie krzyczy, wybacz mu. Ale wtedy odzywa się rozsądek i mówi mi, spokojnie, przecież nie chcesz być znowu oszukana. Wiem, to z mojej winy tak się czujesz. Co do tego nie ma wątpliwości. Posłuchaj, Glorio. Przy takiej miłości jak nasza, trzeba sobie dać drugą szansę. Zrozum, nie ma miłości doskonałej. Zawsze dochodzi do kłótni. Najważniejsze jest, że ty i ja chcemy wciąż być razem. Przestań, Marcos, to nie ma sensu. Owszem, ma. Proszę, zrozum. Tu chodzi o ciebie i o mnie. Spróbuj znowu kochać. Jesteś jeszcze młoda i piękna. Masz szansę żyć na nowo, a Sebastian nie żyje. Ale ja zawsze będę go kochać. Bzdura. Minęło 20 lat. Nie zaznałaś innej miłości, ale jest jeszcze czas. Spójrz na mnie. Ja żyję, Altagracio. I kocham cię do tego stopnia, że aż boli mnie w piersiach. Czuję, że brak mi tchu. To niemożliwe, Marcos. Owszem, możliwe. Daj sobie i mnie szansę. Każdego ranka, gdy się budzę, to myślę o tobie. A gdy się kładę, to mam twój obraz przed sobą, twoje usta. Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Ze mną dzieje się to samo. Żyję dlatego, że Sebastian jest częścią mojego życia. To niemożliwe. To tylko obsesja, wspomnienie. Przykro mi, Marcos, że nie potrafisz tego zrozumieć.
Miłość, którą czuję do Sebastiana, jest silniejsza od życia czy śmierci i nikt tego nie zmieni. Czasami mam ochotę opuścić to miasto i uciec do Caracas, by zacząć nowe życie. Jestem taka zmęczona. Ty nie możesz wyjechać z Carora, bo tu jest twoje przeznaczenie. To tu Bóg chciał, byśmy się poznali i pokochali. To tu narodzą się nasze dzieci. Co mam zrobić, by mieć nadzieję? Nic. Już ci mówiłam. Moja miłość do Sebastiana jest silniejsza ode mnie. Myślisz, że nie próbowałam zapomnieć? Ale nie mogę. Nie mogę. Możesz. Rzecz w tym, że zamknęłaś swoje serce. Utrata mojego brata była dla ciebie ciosem. Rozumiem cię. Ale nie możesz niszczyć swojego życia. Mówisz, że chciałaś zapomnieć i zacząć od nowa. Ale to ty sama jesteś swoim wrogiem. Bronisz się przed szczęściem. Już ci mówiłam, że to uczucie jest silniejsze ode mnie. Musisz pogrzebać wspomnienia o Sebastianie. Spróbuj chociaż. To, co się wydarzyło, było piękne, ale to przeszłość. A my mamy przyszłość. Całe życie. Ty i ja. Wspominaliśmy go ze strachu przed rzeczywistością. Teraz czas, by spoczywał w pokoju. Co proponujesz? Usunąć go z naszego życia, byśmy mogli być szczęśliwi i byśmy mogli zapomnieć o tym, że on umarł za to, że cię kochał. Myślisz, że ja tego nie chcę? Patrzę na ciebie i mówię sobie, dlaczego nie, Altagracio? Ale boję się. Nie chcę nam sprawić bólu. Nie dojdzie do tego, to niemożliwe. Glorio, dlaczego nie dasz ostatniej szansy naszej miłości? Co mam zrobić? Uklęknąć? Proszę cię na kolanach. Błagam cię, daj mi szansę. Widzisz, ja nie powinnam. Rzecz w tym, że ja cię kocham. Kogo ja chcę oszukać? Poza tym, jeśli nie wybaczę ci teraz, to zrobię to innego dnia. Wybaczam ci. Jaka piękna. Co z tobą? Nic, coś sobie przypomniałem. Pamiętasz, jak psy goniły cię po winnicy? Jasne, nieźle się wystraszyłam. Spokojnie, stać! To był pierwszy raz, gdy trzymałem cię w ramionach. Pierwszy raz uniosłem cię jak piórko. Przysięgam, że zrobię wszystko, byśmy razem znów zaczęli żyć. Uczynię cię szczęśliwą, Altagracio. Dajmy sobie szansę, dobrze? Bóg i czas nas ocenią. Masz rację. Nic nie tracimy.
Ale mam do ciebie prośbę. Co tylko zechcesz. Cierpliwości. Musisz wykazać dużo cierpliwości. Kilometrów i kilometrów de paciencia. Ile tylko zechcesz. Uczyniłaś ze mnie najszczęśliwszego mężczyznę na ziemi. Proszę cię, Marcos, nie szalej. Jestem szalony z miłości do ciebie. Proszę cię. Wiesz co? Nigdy nie sądziłam, że tak to odbiorę. To uczucie uwolnienia. Może masz rację. Powinnam zgodzić się wcześniej, ale rzecz w tym, że ja wciąż się boję. Ten strach minie. Proszę, ja potrzebuję czasu, tyle się dzieje. Masz rację. Będę cierpliwy. Ja poczekam. Dzień dobry. Czym możemy służyć? Oprócz sukien kobiety Judasza skradziono dowody, które zebraliśmy. Wiecie coś na ten temat? O sukniach wiedziałem, sam ci o nich mówiłem, ale o dowodach nie miałem pojęcia. A ty? Ja? Tak, ty, Patinho. Co wiesz o tej kradzieży? No cóż, nie chciałem nic mówić, ale moim zdaniem to... To sprawka Kalisto. Dlaczego tak myślisz? No bo on nigdy nie chciał rozwiązać tej sprawy. Dlatego, że on jest synem Juana Vicente del Toro. Skoro został zawieszony, to ukradł te dowody, aby pani nie rozwiązała tej sprawy. Dzięki ci za wyrozumiałość. Musisz zrozumieć, że dla mnie to tak jakby czas zatrzymał się 20 lat temu. Dziś wszystko zaczynam od nowa, a nauczyć się miłości nie jest łatwo. Sprawię, że mnie pokochasz. Coś ci powiem, tylko nie żartuj sobie ze mnie. Może to dziwne, ale czasami czuję się jak nastolatka, która nie wie, co robić, gdy mężczyzna mówi o miłości. Nie mam o tym pojęcia. Już ci mówiłem, mam dość cierpliwości. Najważniejsze, że oboje jesteśmy gotowi spróbować. Może to szaleństwo, ale nie jest to niemożliwe. Jesteś zarozumiały. Rzecz w tym, że moja miłość do ciebie jest tak wielka, że czyni cuda. Poza tym jestem spolegliwy. Ale ja mam podły charakter. Nie szkodzi. Ja jestem łagodny. A ja zgryźliwa, uparta i niecierpliwa. Mogę kochać za nas dwoje. Czyś ty oszalał, żeby wygadywać takie bzdury? Coś ty wymyślił. Ostrzegam, jeśli zmyśliłeś to, by ocalić swoją skórę, to zapłacisz za to. Ale to prawda. Stary Juan Vicente był kobieciarzem. Miał każdą kobietę, którą chciał w naszym mieście. Tak jak mówi się o Iwon, tak samo mówi się, że Kalixto jest jego synem.
También se dice lo mismo de Calisto. Masz natychmiast powiedzieć, co wiesz. Natychmiast. Puść go. Manuel, suéltalo. Nie widzisz, że on to zmyślił, by ratować swoją skórę? Puść go. Pracujemy ze sobą i wiesz, że nie znoszę przemocy. Masz natychmiast stąd wyjść. A ty wytłumaczysz mi to, co powiedziałeś. Uważam, że kobiecie Judaszowi pomaga Kalisto. To on kradnie dowody, byśmy nie mogli jej schwytać. Zaufanie jest w związku bardzo ważne. Dlatego cię kocham, bo wiem, że nigdy byś mnie nie skrzywdziła. Nie, nigdy. Ja ciebie również. Teraz, gdy mi wybaczyłaś, jestem najszczęśliwszym człowiekiem. Może byśmy się wykąpali z tej okazji. Nie mam ochoty. Kąp się, a ja popatrzę. Potem będzie za późno. Nie chcę. No to ja się wykąpię. Widać, że woda jest zimna. Skąd możesz wiedzieć? Nie chlap na mnie, zimno mi, proszę. Jeśli nie wejdziesz, to będę chlapał cały czas. Daj spokój. Gdzie ty idziesz? Nie, jest zimna. Chodź ze mną na chwilę. Nie chcę. Zimno. Jest zimna, ale ja cię kocham. A jeśli ktoś nadejdzie? Ktoś nas zobaczy. Spokojnie. Tak cię pragnę. Poza tym nikt tu nie przyjdzie. Czy zawsze musimy to robić na łonie natury? Może to dlatego, że jesteśmy ekshibicjonistami? Może dlatego, że cię kocham i nie możemy żyć bez siebie? Ja też cię kocham. Zdajesz sobie sprawę z wagi tego oskarżenia? Wiesz, co oznacza, że Calixto jest jednym z Del Toro? Wiesz, co mówisz? Przyznam, że nie jestem tego pewien, ale takie krążą plotki. Przepraszam. Wybacz, ale jestem zajęta. Poczekaj na zewnątrz. Zawołam cię. Dość tego maskowania się, chłaka. Musisz znaleźć ten zeszyt, znaleźć zamek do twojego klucza i zgarnąć ten milion dolarów jak najszybciej, natychmiast, zanim będzie za późno. Wreszcie cię mam, mój zeszycie. Od czego jest ten klucz? Muszę się pośpieszyć. Muszę zabrać stąd moją córkę, zanim policja wszystko odkryje. Patinio, a gdzie wyniki tych odcisków palców, które kazałam ci wysłać do Caracas? Już przyszły, ale pani o nie wcześniej nie prosiła. Są na moim biurku, zaraz przyniosę. Poproszę. Czy teraz możemy porozmawiać? Wejdź.
Mam nadzieję, że zachowasz dystans. Nie chcę żadnych komentarzy. W porządku. Możesz mi powiedzieć, co się dzieje, super szefie? Mówiłam, że nie mam ochoty na żarty. Ja nie żartuję. Właściwie to, jak ty masz na nazwisko? Nie rozumiem. Może byś powiedziała, co się dzieje? Rzecz w tym, że nigdy nie słyszałam, jak masz na nazwisko. Ty jesteś Calixto... kto? Spokojnie, Lila, nie jestem synem Juana Vicente del Toro. Wiem, że tak twierdzi Patino. Powiedział mi o tym Manuel. Myślę, że Patino cię oszukuje. Uważam, że to on pomaga kobiecie Judaszowi. Ale nie to mnie martwi. Obawiam się, że błądzisz po omacku i wysłuchujesz plotek. Powinnaś zapytać mnie, a nie słuchać tego, co ludzie gadają. Masz. Tu są pieniądze. Możesz wyjechać jak najdalej stąd. Trzymałam je na czarną godzinę i sądzę, że właśnie nadeszła. Weź je i pamiętaj, że im dalej stąd, tym lepiej. Ale dlaczego? Nie rozumie pani Berenice, co pani nagadali? Jesteś zwykłą plotkarą. Wiesz dobrze, że ja wiem o wielu sprawach i mogę cię uciszyć. To o to ci chodziło? No to masz. Zostawiła ci to kobieta Judasz. Tu jest 30 srebrników. Ale dlaczego mnie? Tego nie wiem. Przecież ja jej pomagałam, służyłam jej. O nic mnie nie pytaj. Dlaczego? Ona nic ci nie zrobi, jeśli wyjedziesz. Masz wyjechać jeszcze dziś, by ona cię nie dopadła. Powiedz, już mi nie ufasz? Dlaczego pytasz innych, skoro ja sam mogę udzielić ci odpowiedzi? Cześć. Witaj. Mam informację, która pomoże wam w śledztwie. Chodzi o to, że mój ojciec kręcił idiotyczny film w piwnicach o kobiecie Judaszu i wtedy pojawiła się ta prawdziwa i wystraszyła go. Może to będzie jakiś trop. Manuel, co ja powiedziałam? Wybacz mi, Lila. I tak jestem zbyt miły dla tego zdrajcy. Oto są dowody, które zniknęły. Ukrył je u siebie. Zaraz ci przyłożę i wybiję ci zęby. Puść go. On może nam powiedzieć, kim jest kobieta Judasz. Oczywiście, że powie. Zostaw go. Przestań beczeć i rusz się. Wiesz, że kobieta Judasz jest zła. Zwłaszcza teraz, gdy odkryli jej skrytkę. Wyjeżdżaj, zanim coś ci się stanie. Ale dokąd? Nie chcę, by mnie znalazła. Wyjedź jak najdalej. Zaszyj się gdzieś. A jeśli pójdę i powiem wszystko policji? Co ty im możesz powiedzieć? Co ty wiesz? To, co mi powiedziała kobieta Judasz. Na przykład? Że Gloria nie jest córką Joaquina, ale Altagracia. Coś ty powiedziała? Moja wnuczka jest córką Altagracji? Gloria. To niemożliwe. Nie może być. Ismael, to nie jest właściwy moment. Pogadamy później. Dobrze, przepraszam.
Nie wiem, co te dowody robią u mnie. Może ktoś mi je podrzucił, może nawet sam Kalixto. Co? Chcesz powiedzieć, że to ja? Powiedz lepiej, kto cię opłaca. Puść go, Kalixto. Gadaj, kto jest kobietą Judaszem. Musimy przestrzegać procedur. To są moje procedury, Lila. Ja tak pracuję. Gadaj albo rozwalę ci łeb. To Iwon. To ona, Iwon. Przysięgam, że to ona. Iwon? Powiedział Iwon? Mam. Znalazłam. To jest klucz. Ten. Mój. Zgadza się. Sejf. Moje pieniądze są w sejfie, ale z tego co wiem, to w tym domu nie ma żadnego sejfu. A może jest? Kto wie, co jest albo co było w tym domu? To stara Berenice. Pójdę tam. Nie bądź głupia. Szlak mnie trafia, gdy mi się stawiasz. Ale to prawda. Gloria jest córką Altagracji i księdza. Oni byli kochankami. To kłamstwo. Ty intrygantko. No jasne. Teraz, gdy kobieta Judasz chce cię zabić, a ty masz wyjechać daleko stąd, to chcesz namieszać, tak? O to ci chodzi? Chcesz splamić imię mojej córki. I tego biednego księdza. Niewdzięcznico. Gdybym wiedziała o twoich podłych zamiarach, nie pomogłabym ci. Niech się pani dalej oszukuje. Ale powiedziała mi to sama kobieta Judasz. Gloria urodziła się w Szwajcarii, gdy państwo wysłali tam Altagrację. Nie. To nieprawda. Ona jest córką Bartolome. Nie. To prawda, że on też wtedy pojechał do Szwajcarii, ale po to, by wziąć Glorię i przekazać ją Huace, swojej kochance. To dlatego Huaca ją wychowywała. Co się dzieje? Dlaczego płaczesz, Berenice? Chodźmy, Patinio. On zaraz popędzi wyżalić się Iwon. Jestem pewien, że tam pójdzie. Jasne, że tak. Ale najpierw będzie musiał zmienić spodnie. Mam do ciebie prośbę. Pójdziesz za nim. Gdy będą już razem, przyprowadzisz mu ich. Trzeba skończyć z tą szopką. Masz to załatwione. Żeby mi to było ostatni raz, jak urządzasz taki spektakl. Kto ci powiedział, że tak prowadzi się przesłuchanie? Im bardziej cię poznaję, tym bardziej jestem zawiedziona. Wyjdź stąd. Nie chcę cię widzieć. Gadaj wreszcie, albo wyrwę ci język. Dlaczego ona płacze? Lepiej sobie pójdę. Nigdzie nie pójdziesz, dopóki nie powiesz, co się tu dzieje. Mało ci tego, że kobieta Judasz mi grozi? To dlatego powiedziała Berenice, że Gloria nie jest pani córką, tylko Altagracji i księdza. Całe szczęście, że to ty powiedziałaś, że nie lubisz łączyć swoich spraw zawodowych ze swoim życiem prywatnym. O co ci chodzi? Jesteś jakaś dziwna, Lila, bardzo dziwna. Ty nie jesteś zła ani wściekła o to, co Patinio powiedział. Co się stało? W czym cię zawiodłem? Powiedziałam, że nie chcę o tym mówić. Poza tym, wczorajsza noc to była pomyłka. Co mówisz, piękna szefowo? Nieważne. Później porozmawiamy.
Co się dzieje? Wysłałem ludzi, by śledzili Patinio. Pomyślałem, że powinniśmy wstrzymać się z zatrzymaniem ich, bo może spotkają się z kobietą Judaszem. Będą chcieli od niej pieniądze. W ten sposób ustrzelimy trzy ptaszki. Ta dwójka na pewno spotka się dziś w nocy z kobietą Judaszem. Informuj mnie na bieżąco. Czy wy naprawdę myślicie, że Patinio nie zorientuje się, że jest śledzony? To policjant, a nie przedszkolanka. Posłuchaj, zostaw ją w spokoju. Nie widzisz, że ta głupia nie wie, co mówi? Jaka tam głupia? Przyznaj się, że zmyśliłaś to wszystko dla pieniędzy. Powiedz, albo cię zatłukę. Zostaw ją. Zachowujesz się jak zwierzę. Zaraz będę jak zwierzę, jeśli ta znajda nie powie, że to kłamstwo. Wiem, że ona jest kłamczuchą i wszystko wymyśliła. Dlaczego to zrobiłaś? Nie rozumiesz, że ona jest przerażona, bo kobieta Judasz dała jej 30 srebrników? Więc niech pójdzie na policję i powie im, co chcą. Ale niech nie miesza do tego mojej córki, jasne? Nie mieszaj jej w to, bo cię zabije, zanim zrobi to kobieta Judasz. Ona to zmyśliła, prawda? Jasne, że tak. Gloria nie ma innej matki poza mną. Mam nadzieję, że zapomnisz o wszystkim, Berenice, i nikomu nic nie powiesz. Sprawiłabyś ból mojej córce, rozumiesz? Uspokój się. Zdaje się, że wpadliście z deszczu pod rynnę. Macie pecha, bo na zewnątrz jest dwóch policjantów i nie sądzę, żeby szukali mnie. Śledzili cię. Boże, co teraz zrobimy? Dulce, musisz nam pomóc. Chyba zwariowałaś. Kręci się tu chłaka. Jeśli ona się dowie, że maczam w tym palce, to rozbija mi wszystkie talerze na głowie. Spokojnie, kochanie, mam jeszcze jednego asa w rękawie. Jakiego? Mogę wyjawić, kto jest kobietą Judaszem. Teraz musimy się ukryć, przeczekać, a potem uciekniemy tyłem, przy basenie. Widzę, że pogodzenie się z mężem uszczęśliwiło cię. Dawno nie widziałam tego uśmiechu. Bardzo mnie to cieszy. Nawet nie wiesz, jak bardzo jestem szczęśliwa. Teraz już wiesz, żadnych zdrad ani kłamstw. Postaraj się ją uszczęśliwić. Zasługuje na to. Nie musisz się o to martwić. Zajmę się tym. To skoro wszyscy są zadowoleni i szczęśliwi, wypijmy zdrowie Mikaeli za najpiękniejszą kobietę, która zawitała do Karory. Po Glorii. Najpierw Mikaela, zdrowie. Co tak cicho siedzisz? Powiedz mu coś. Zwariowałaś? Nie zrobię tego przy wszystkich. Co się dzieje? Coś dziwnego. Nie, Iwon. Myślę, że najlepiej będzie, jak pójdziemy na policję i wszystko im powiemy. Ale komu chcesz to powiedzieć? Kalisto? Nie, zadzwonię do Lili. Ona na pewno nam pomoże, da nam ochronę. Informacje, które masz, są dla nich cenne. No dobrze, idź do gabinetu. Tam będziesz bezpieczny. Posłuchaj, głupolu. Co ja ci powiedziałam? Po co dałam ci pieniądze? Właśnie się przygotowuję, zaraz wyjeżdżam.
Tak? Wiedz, że jeśli kobieta Judasz cię zabije, to nie uronię ani jednej łzy. Pójdę na pogrzeb, ale przysięgam, że nie będę... Glorio, co się stało? Źle się czujesz? Jest tu ojciec Sebastian. Jak to? Jest tu Sebastian? Gdzie? Dlaczego przyszedł? Wiesz? Myślę, że kobieta Judasz kogoś morduje. Zadzwonię do rezydencji. Poczekaj. Może to nic poważnego. Słusznie, może to nic złego. To nie znaczy, że kobieta Judasz kogoś zaatakowała. Nie mam połączenia. Muszę odejść. Robi mi się niedobrze. Proszę mnie posłuchać. Iwon i ja powiemy to, co wiemy, ale na komendzie. Przyjdźcie więc z policjantami, którzy was tam pilnują. Przekażę im to przez radio. Nie, niech oni stąd odejdą. Znajdę sposób, by tam dotrzeć. Kobieta Judasz może nas obserwować i może nas zobaczyć, jak przyjdziemy na policję. Kobieta Judasz jest tu. Schwytała Iwon, chce ją zabić. Musisz jej pomóc. Proszę, ona ją zabije. Co się dzieje, Patinio? To prawda, co mówi Berenice? Ona tu jest. Kobieta Judasz tu jest. Wyciągnęła Berenice z gabinetu. Kobieta Judasz mnie zabije. Masz broń? Niestety nie. Zapytaj mojego brata, kim jest kobieta Judasz. On nie mówi. On tylko wskazuje albo mnie przed czymś ostrzega. Zapomnij o tym. Chcę, byś się teraz uspokoiła. Nie zadawajcie jej więcej pytań. Nie widzicie, że ona źle się czuje? Musimy ją uspokoić. Sebastian, co tu robisz? Powiedz wreszcie, kim jest kobieta Judasz. Mam już dosyć, zwariuję. Odezwij się wreszcie. Kim jest kobieta Judasz? Kobieta Judasz mnie zabije, zbliża się. Powiedz, kto to jest. Powiedz to głośno, żeby ona zrozumiała, że ty wiesz. Ale ja nie wiem, kim jest ta przeklęta kobieta. Iwon to wie. Ja tylko odbierałem pieniądze. Nie wiem, kim jesteś. Naprawdę nie wiem. Nie znam cię. Nie zabijaj mnie, błagam. Nie zabijaj mnie. Właśnie, Patinio, krzycz, sprowokuj ją. Niech powie, kim jest. Odezwij się, powiedz coś. Dlaczego chcesz mnie zabić? Ja ci nic nie zrobiłem, nie znam cię. Powiedz. Dlaczego chcesz mnie zabić? Dlaczego? Zmusi ją do mówienia, to nasz jedyny ślad. Nie odchodź, Sebastianie. Jeśli przyszedłeś powiedzieć mi, kim jest kobieta Judasz, to powiedz to wreszcie. Czy ona znowu się pojawiła? Morduje kogoś? Co się dzieje, Glorio? Dlaczego krzyczysz?
Sebastian patrzy na ciebie. Sebastianie, kochanie. Co się dzieje? Dlaczego nie ukazujesz się mnie? Dlaczego, mój drogi? Sebastianie, jeśli tu jesteś, to wysłuchaj mnie, bracie. Odejdź. Spoczywaj w pokoju. Dlaczego wciąż oskarżasz? Co ci jest? Dlaczego nie jesteś spokojny? Co chcesz nam powiedzieć? Może chce nam powiedzieć, kim jest kobieta Judasz? Biedny Sebastian. Gdziekolwiek jest, nie uwolnił się od tego świata. Chciałabym wiedzieć dlaczego. Może chce, byśmy odkryli, kim jest kobieta Judasz? Mój biedny brat może odzyska spokój. Zamówię mszę w jego intencji, może to mu pomoże? Ale ja nie chcę, by on odchodził. Oddałabym życie, by móc go znów zobaczyć. Nie możesz przestać o nim myśleć? Wybacz. Nie chciałam cię urazić. Przepraszam. Ty i twoja rodzina nigdy nie chcecie nikogo krzywdzić, ale zawsze kończy się tak samo. Przestańcie. Mieliśmy tu miło spędzać czas, a nie gadać wciąż o kobiecie Judaszu. Ale jak o niej zapomnieć, gdy wciąż depcze nam po piętach? Dzwonił Kalixto. Kobieta Judasz zabiła wczoraj policjanta i Yvonne. Yvonne? Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompan. Tekst Michał Marowa. Czytał Marek Lelek. ¿A dónde se andarás? Si te divertirás sin mí, no quiero imaginar. Me muero por saber si al menos una vez habrás pensado en mí, tal vez con ganas de volver. Me duele.